Dzień dobry, marszałek senatu Stanisław Karczewski były szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Radar. Przypominam, Dzień dobry, bo to panie. dziś istotne, kiedy jest ta 100dniówka rządu. Premier Beata ta szydło wstała bardzo wcześnie. O 5.30 spotkała się z, dzien z dziennikarzami, by właśnie podsumować te 100 dni. No i pokazała tę słynną, niebieską teczkę, która dzisiaj była bardzo gruba. A Co naprawdę było w tej teczce, w kampanii? No w, tej, w tej teczce, w kampanii były ustawy, były projekty ustaw. I to tych samych ustaw, czy w większości tych samych ustaw. My Bo była troszkę wtedy. My mieliśmy przygotowane, być może były skserowane na jedną stronę, a my mm -hmm. mieliśmy na dwie strony. Z, ale to były te same ustawy. Były bardzo zbliżone pakiet ustaw i tych ustaw, które są wprowadzane w życie, zostały już prowadzone, no bądź będą wprowadzane, rozpoczęte prace. Są nad wszystkimi ustawami, które wtedy były w teczce. Nie dość tego, panie redaktor, my zrobiliśmy w czasie kampanii, e, pokazaliśmy tą teczkę, tą teczkę, e, niebieską teczkę, i później robiliśmy co kilka dni konferencję prasową, taką punktową dotyczącej kolejnego projektu, który tam się znajdował. I my dziennikarzom rozdawaliśmy te projekty. Ja się bardzo dziwię, jeśli dziennikarze pytały, pytają się, gdzie są te projekty, bo te projekty każdy z dziennikarzy, dziennikarz dziennikarzy, mógł dostać. Na no, jeśli każdy był na konferencji Dziś, powiedzmy. Tak, ale to mogliśmy rozdawać, i rozdawaliśmy również tym, którzy zgłaszali no, się to... do nas. A rozdawali po Państwo konferencji. opozycji bo to opozycja pytała, gdzie są te projekty. To znaczy, no, no, ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby na naszych konferencjach byli przedstawiciele. No ale po opozycji. koleżeńsku można było. Ale po koleżeńsku ja panu przewodniczącemu Kierwińskiemu dałem kiedyś pakiet projektów. Chyba zapisany wtedy to jeszcze wcześniej w Katowicach, kiedy mieliśmy taki duży kongres programowy i rozmawialiśmy o naszym programie. Bo ten program został napisany nie mhm. przez nie przez dwa, nie na kolanie, tylko on był tworzony przez wiele lat. Jasne. Nim... A wracając do konferencji pani premier, przyznała, że nie wszystko się udało. Na przykład nie udał się na razie projekt podatku od handlu. Najbardziej, najbardziej udał się projekt 500. No i opozycja ciągle przypomina, jak to było w kampanii z hasłem 500 plus na dziecko albo na każde dziecko, że nie zawsze było słuchać ten ciąg dalszy. Proszę powiedzieć szczerze, czy to. Czy to była taka wiecowa, czy konwencyjna retoryka, czy, czy gdyby dokładać to, że od, począwszy od drugiego dziecka, no to ten efekt byłby. Nie, panie redaktor. Oczywiście no, w trakcie wiecu wyborczego mówi się pewnymi skrótami. Mówi się 500 złotych na dziecko. Mówi się leki dla e, seniorów. No Nie określę, że to są dla... Że to mieliśmy ten projekt dla seniorów. To ciekawe, bo ten projekt on został zmieniony. On został znacznie w tej chwili zmodyfikowany i to na korzyść. To, no, przecież e, dziś pani premier Beata Szydło mówiła o tym, że no, nie myli się i nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. No więc e, my przy znajemy się do jakichś niedociągnięć. Natomiast kierunku To znaczy, w którą kierunkowa, stronę. Kierunkowa... Jeśli chodzi, już Pan wspomniał, to 500 plus rozumiem. Nie, ja panu mówię to nie jest... o 500 plus, yy, tylko przepraszam, mówię o, o lekach. lekach. Tak. Ja mówię o lekach. Leki zostały zmienione w naszym wstępnym projekcie, i w trakcie kampanii, również mówiliśmy o lekach dla seniorów powyżej 75 roku życia dla seniorów najmniej zarabiających, mających naj, najniższy dochód. No, ale tak też, mówiliśmy, ale to też A w tej nie bo leki dla a, seniorów, No bo prawda? to trudno tak powiedzieć, no leki dla seniorów powyżej 75 roku życia, mających najniższe dochody. No na wiecu tego powiedzieć nie można. Mówiliśmy i to mamy zapisane w programie i w tym programie, który przekazałem panu e, przewodniczącemu szefowi sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, mieliśmy od zawsze zapisane, że to jest program dla dzieci, dla rodzin, na wszystkie dzieci od drugiego, a na pierwsze z e, Ograniczeniem e, e, w, 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 z zarobkami. Jeśli chodzi o, tak, o leki dla seniorów, to nie będzie to bardziej taki. Nie będzie to efektowne hasło bardziej niż realna pomoc. Będzie to. 125 milionów od... jest na ten rok. Pani redaktor, to są nieduże pieniądze. Na pewno tych pieniędzy będziemy co rok przeznaczać więcej. Są rygory budżetowe. Wczoraj Sejm bardzo się cieszę, bo przyjął nasze wszystkie poprawki, poprawki Senatu. Budżet jest ograniczony. Ja mówię o całym budżecie, bo wiadomo, że finansowanie w tej chwili służby zdrowia jest poza budżetowe, pochodzi z naszych składek, no ale też te pieniądze są ograniczone. Ale to jest otwarta furtka. To my otwieramy możliwość na przyszłość dostępu do leków dla tych, którzy najbardziej potrzebują. A taki dostęp do leków jest niezwykle istotny, bo im, im lepszy dostęp, tym tańsze leczenie mniej powikłań, mniej chorób, które kończą się leczeniem w szpitalu, a to jest najdroższe. Także ale później te, będzie więcej tych bardzo, pieniędzy, tak? Rzeczywiście, można na to idziemy liczyć? drogą taką, jaka jest w innych krajach. Wiemy, że na przykład w Wielkiej Brytanii darmowe leki mają osoby do, 16, do 18 roku życia, w niektórych przypadkach nawet jeszcze dłużej jak się uczą, kobiety w ciąży rok po porodzie i, i yy chciałem powiedzieć seniorzy, no ale to nawet nie seniorzy. Osoby powyżej 60 roku życia. Wszystkie mają leki za darmo i to, to się opłaca. My rozpoczęliśmy ten proces, on będzie trwał. To są leki w tej chwili szczególne, te, które są stosowane u osób w starszym wieku. To jest otwarcie furtki i to będzie kontynuowane w przyszłości. No, należy się chyba cieszyć z tego, co powiedział wczoraj pan minister Radzi że to będzie dotyczyło leków tych najdroższych, żeby ulżyć tym, którzy najwięcej wydają. Bo to ma sens chyba. To ma sens, dlatego że, pani redaktor, wiemy o tym, to są informacje, które pochodzą z badań, że 30-40% osób podchodzi od okienek aptecznych nie realizując leków, nie realizując recept. No jeśli nie realizowane recepty, no później, tak jak mówiłem przed chwilką, powikłania chorób i droższe leczenie. Później to leczenie musi być kontynuowane czy rozpoczynane w szpitalu. I to jest zawsze Proszę. Pani premier zapowiedziała, że obniżenie wieku emerytalnego najprawdopodobniej nastąpi od przyszłego roku. Czy budżet, finanse państwa to udźwigną. Będziemy to wszystko w dalszym ciągu analizować, kalkulować. Są wyliczenia, bo mieliśmy również w trakcie kampanii wyborczej, zarzucano, że to jest niewyliczane. Pokazywaliśmy na bardzo czytelnych diagramach, pokazywaliśmy, w jaki sposób chcemy to zrobić i to, to zrobimy. Ja jestem przekonany, że budżet to czy, wytrzyma. Przepraszam, czy pan wie, jakie będą ograniczenia? Bo ja, ja sobie wyobrażam, że to może być tak, ustawa, która będzie co prawda dawać możliwość, ale tak zniechęcać do korzystania z niej żeby ludzie nie wybierali tej drogi. Panie redaktor, politycy liberalni uważają, że należy podwyższyć wiek emerytalny. Natomiast w bardzo wielu krajach obniża się wiek emerytalny, bo chce się otworzyć rynek, dla, rynek pracy dla młodych ludzi. Młodzi ludzie przychodzą do pracy, zarabiają nieco mniej, więc to jest mniejsze obciążenie dla firmy. Bardzo wiele elementów i bardzo wiele aspektów i zdrowotnych, i społecznych. Bardzo wiele Wiele osób odchodzi, kobiet szczególnie odchodzi na emeryturę, wychowuje i pomaga, wychowuje wnuki, pomaga swoim dzieciom. Więc tak, tak, ten bilans, ten bilans taki finansowy, ekonomiczny, nie jest taki bardzo prosty. Ja jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, że to jest. Że to należy zrobić. I o tym słyszeliśmy od Polaków, bo ja jeździłem razem z panią premier Beatą Szydło, spotykaliśmy się i na każdym spotkaniu mówiono to było dla mnie wielkie zaskoczenie zawsze mówiono o sześciolatkach. To był bardzo wielki problem. To też już zrobiliśmy i to też zostało rozwiązane. Drugi problem to problem emerytury. Oczywiście no i te, te mieszkania, płace, pensje, jest tych problemów bardzo dużo. Ale te główne, te z którymi głównie spotykaliśmy się, no, są rozwiązywane bądź będą rozwiązywane już niedługo. Pani premier mówiła też dzisiaj, że jest rozczarowana opozycją, że opozycja nie współpracuje. Ale to jest chyba niesprawiedliwa ocena w stosunku do y, części polityków, bo były poprawki. I te poprawki nie były bezsensowne. Na przykład, jeśli chodzi o 500, tylko z powodu tego, że w tym y, roku nie ma pieniędzy w budżecie, nie zostały uwzględnione. Pani redaktor. Ja powiem tak, byliśmy przez 8 lat w opozycji i opozycja ma swoje prawa, nawet i obowiązki. Musi krytykować, musi dostrzegać błędy w ustawach. Tak, ale ja mówię o ja pamiętam, pozytywach. Ja pamiętam o tym, ja pamiętam taką sytuację z. Ustawami dotyczącymi pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego. Mieliśmy hmm. bardzo dobre poprawki, proponowaliśmy te poprawki. Platforma Obywatelska z dnia na dzień, w bardzo szybkim tempie, z godziny na godzinę przegłosowała, bo chodziło o PR. E, chodziło o to, żeby no tę ustawę ale... wprowadzić w życie. Ale do końca. Panie chodzi o że... to, że teraz że też chodzi... chodzi o PR? Że o... dobre poprawki nie Ależ zostały. Ale oczywiście, na przykład, że tak. No jeżeli, platforma obywatelska, jeżeli Platforma Obywatelska e, e, jednego dnia mówi, że nie stać na, nie, nie stać na na 500, plus, a następnego dnia składa poprawkę dającą 500 złotych na każde dziecko? No Ale to ja jest mówię to, o PSL i, i projekcie jest, złoty za złoty. To jest PR. Pani redaktor, my będzie, wprowadziliśmy to rozwiązanie e, i to rozwiązanie e, będzie funkcjonowało, będzie działało. E, możliwe są zawsze korekty. Tak jak mówiłem, że są pewne zmiany, będziemy obserwować ten program. Mamy czas, rok, dwa, trzy. Jeśli stwierdzimy wspólnie, że należy wprowadzić poprawki, będziemy. Natomiast jeśli chodzi o głos, głos, słowa pani premier, one dotyczyły nie tego, że opozycja nie powinna nas krytykować, nie powinna doszukiwać się błędów w naszych chodzi o projektach. Chodziło o brak współpracy. Nie. Chodzi o przeszkadzanie, chodzi o szkodzenie, chodzi o przedłużanie procesu legislacyjnego. No przecież cały czas zgłaszane są wnioski formalne, które nie są wnioskami formalnymi. Robi Kabaret z posiedzeń plenarnych. Panie wchodzą na mównicę i co trzy minuty zgłaszają wniosek formalny o przerwę. To Ale w Senacie jest, jest inaczej, prawda? To je, nie, jeszcze gorzej. Jeszcze Ta, gorzej? Tak, pan, Bo w Senacie się można wypowiedzieć jeśli, tak mówi opozycja. Można i my zawsze mówimy, że jest tam taka możliwość. Natomiast no, wniosek kuriozalny po raz pierwszy w historii 27 lat Senatu pla senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek o utajnienie obrad. W pracy nad ustawą. To, jest to kuriozalna sprawa. No, musimy kończyć my musimy panie, panie redaktor, mieć transparentną sytuację i pokazywać, w jaki sposób proces. A oni chcieli. Trwało trwa... Przygotowanie do takich obrad trwało sześć godzin. Chodziło jedynie o obstrukcję. Czyli to nie było wspieranie, to nie była pomoc, tylko to była obstrukcja. No i żałuję, że musimy kończyć. Ja to Marszałek Senatu z Państwa Karczerski Prawo bardzo. i Sprawiedliwość była tam